Hej, cześć, witajcie, z tej strony Robin, a oto zagrajmy w Gothic, edycja rozszerzona. Witam was w drugim odcinku dzisiaj i w końcu możemy ruszyć do przodu w poszukiwaniu kamienia ogniskującego oczywiście. Gdzieś cwaniak nam zabrał łobuz, jeden wredny kamyczek, no i oczywiście idziemy go odzyskać. Miejmy nadzieję, że bez jakichś większych komplikacji to się uda, bo jak sami wiecie, dalej polujemy na lepszą broń, chociaż teraz oczywiście po kontemplacji i myśleniu oczywiście bardzo słusznie stwierdziliście w komentarzach, że po co Robin dajesz w machanie mieczem, skoro i tak go nie możesz udźwignąć. Także zarąbiszczym pomysłem byłoby po prostu dać w siłkę, a nie w machanie mieczem, którego i tak nie mogę udźwignąć. Także teraz będziemy dawali sobie w siłkę na pewno. No i nie wiem, czy zauważycie, czy nie. O, tam stoi ten łobuz. Mam koszulkę Alexa na sobie. A, fame się zgadza. Dostałem ją od samych twórców Gothiczka, będąc na PGA. Po długiej i fajnej rozmowie oczywiście, poczęstowali mnie super koszuleczką, no i tak dzisiaj stwierdziłem, ale niestety nie widać jej tak na nagraniu, jak siedzę trochę pochylony, muszę wam pokazać, no jest świetna, już nie mogę się doczekać na tego Alexa, kurde no, ale niestety nie wiadomo, czy będzie edycja kolekcjonerska, na razie nic nie wiadomo na ten temat, także na razie trzeba tylko czekać i mieć dobre, wiecie, jak to się ładnie mówi, być dobrej myśli po prostu, o, w ten sposób, kurczę, no, ten eleksior, o, ale będzie fajnie, dobra, cześć, inny raz. Idź precz, nie masz tu czego szukać. Jak to nie mam tu czego szukać? Szukam, dobrze, to ja sobie pójdę, haha, jak mówisz, że mam iść precz, to pójdę precz, nie, no, save'a zrobię, bo muszę zobaczyć, inny raz, cześć. Szkoda, że nie ma takiej koszulki z gotikiem, kurde, muszę sobie sprawdzić jakąś koszulkę z gotikiem. Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. A, no i zamierzam fajnie go sobie zatrzymać. No nieźle, Śniący fajnie przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą Śniącego. Żadnej straży, żadnych guru. Tylko ja! Tylko ja. I ogólnie rzecz biorąc, to może mieć sens, wiecie? Tak ogólnie. Chyba muszę być nieco bardziej dosadny. Proszę bardzo, śmiało. O ty kurde gnoju, czekajcie, F5 zrobię. I ogólnie rzecz biorąc, to może mieć nawet sens, wiecie? Że... O ty kurde gnoju, ale mi pierdy spuszcza. No bezi, ale miałeś się bronić. Kurde, co on ma taki zasięg upieprzony? Jest ten raz? Ej, no to jest przegięcie, kurde. Serio. On mnie może trafiać, a ja nie, mimo że mam dłuższą broń od niego? Kurde, to jest jakiś buget. To hardkorowo, chyba że... A, dobra, wiem już też, co mogło być przyczyną. Dawaj, spróbuj. Spróbuj szczęścia. No patrzcie, no jakie to jest buget, nie? Kurna, on mnie może trafić, a jego nie. Świetnie. Dobra. Jezu, gotik, proszę. Jakbym jeszcze mógł się bronić. No kurde gro, ja pierdykam, no. Useless gra. Po prostu, Boże, zakładam broń dwuręczną chyba i będę go brał na dystans, bo przecież to jest nie do przejścia. Jak on, jak ja mam dłuższą broń i on mnie może trafić? Świetnie, dzięki gro, super. Ale jak ja atakuję do przodu, to nie mam jak się potem obronić. A nie, no w sumie mam jak się obronić, dobra. O! Szybko bezi. Jezu, ale to było dziwne. Okej, okay, ważne, że się udało. Nieraz, papraniec. O Jezu, broń się bezi, jak ci proszę, no kurde chłopcze. Jezus, kochany, za chwilę chyba wyjdę z siebie, stanę obok. Nieraz będzie tu chycał? Czy będzie biegał w kółko? Dobra, niech sobie biega, ja się wyleczę w międzyczasie. Chociaż mi się strasznie dostało. Ale nie, no to jest tak żałosne. Mam dłuższą broń i nie mogę go trafić. No po prostu żenuła. Normalnie. A czekajcie, a wezmę go na zasięg odpowiednio. Nie, wlazł. Cholera, nieraz. Weź, przestań się kurde odpalać gnoju. Zaraz ci natłukę. F5 zrobimy, bo w sumie całkiem źle mi idzie to jego tłuczenie. Znaczy, nieźle mi idzie. Dostaję ostre wpierdy w sumie. I to właśnie tylko dlatego... Kurde, nieraz. O, dobra. I teraz... Nieraz. Nie, przestań mnie tłuc, ty gnoju. No jak on mnie trafił? Przy cofaniu się? Proszę cię, kurna, no. Jezu, ale nerwy od samego startu odcinka, naprawdę. Nigdy więcej tego nie próbuj. Podejdzie, czy mnie dobić, czy nie? A, straciłem 7000, dobra. Pożyczę sobie trochę twojej rudy. Chyba, on nieraz mnie nie dobije? Dobra, próbujemy jeszcze raz i teraz, Boże, normalnie ten raz to jest jakaś patola. Bezi, dlaczego ty... Zacznij biegać, chłopcze. Co to miało być w ogóle? Dlaczego... Jezu, nieraz, przestań mnie gonić. Zmienimy sobie na broń dwuręczną, bo normalnie nie wytrzymę z tym gościem. Kurna, nieraz, pieprzony ciołek. Dlaczego on jest tak silny? Spieprzaj ode mnie, kurna gnoju. Jezus.
Fajnie, że... Nie no... Jaki to jest buget? Gro, proszę... Nie raz, przestań... Wezi, broń się, wezi! No, nice, no w końcu, o mój Boże, stalowy język, dzięki, Nyras, kamień z morskiego klifu, nowicjusz, ruda, ryżówka i ten, i Nyras, gleba, zaraz normalnie leżysz placuszkiem, sobie wezmę, łyknę, o Boże, ale to jest cudowne, nie? Zaraz porównam, jeśli będę mógł założyć stalowy język, to wam porównam, jaka jest długość tych broni, zobaczcie. Stalowy język, proszę bardzo. Jest taki króciutki. Pożałujesz tego? Jest mega króciutki. To była króciutki. Uczciwa walka. Nie, to nie była uczciwa walka. Bugowałeś, gnoju. Sam złaź z drogi. Teraz, kurde, ci... Giń. No, kurde, giń! Co to ma być, Bezi? Dobij go. Jezu, dobij Nyrasa. Bezi. Co tu się dzieje? Co to za bugi? Nyras, giń. Siła plus jeden. Okej. Okay. I zapis w dzienniku. What? Siła w... Co? A to z jakiej tej? Poszukiwania alchemika, klucz, chory, chwila. Okej, okay, to ciekawe. Kamień ogniskujący. Teraz postradał zmysły, dobra, dobra. No dobra, siła plus jeden. Ej, to fajnie, masz 42 siły. Nie tak najgorzej. Ale ten Nyras, ale mi po prostu popsuł humor, łobuz na samym starcie odcinka. No ale serio, mam większy zasięg i ja go nie mogę trafić, a on bez problemu mnie okłada. No to jest ewidentnie bóg gry. I najgorsze, co może być. W sumie nie zwróciłem uwagi, czy tam przy tamtym miejscu było coś ciekawego. Dobra, to co? Wracamy do tego. Iberiona. W sumie to mogę zrobić to w szybszy sposób przecież. Tutaj jak spadniemy sobie na dół. Z trochę głupim sposobem, ale oj tam. Trzeba sobie radzić. Hyt, pięknie. Oczywiście będzie machaj, bo byś zginął pięknie. Dobrze, jest. No, dobra. Nyras nie żyje i jest fajnie i jest spoko. O Boże, wiem, zanim pójdę do Iberiona. Podobno Klaw z obozu na myśliwych może umrzeć, jeśli się spóźnimy z odtrutką dla niego. Więc trzeba szybko pobiec do Kaloma. Podobno ten kalomowy uczeń może zrobić dla nas też tą miksturę odtrutkę. Także warto by było to zrobić, bo jeśli mi Klaw umrze, a potem się okaże, że on ma jakieś fajne kościki czy coś. Mam nadzieję, że się nie spóźniłem z tym wszystkim. No i gdzie jest ten uczeń Kaloma? Matko, gdzie ten ziomuś? Kalom mi nie pomoże. Ten Kane chyba on ma? Kurde, co? Kolesia nie ma. Oczywiście, nigdzie w okolicy. Fajeczki wodne sobie stoją, nieużywane, tak po prostu. Nie, dobra, nie ma nikogo tutaj. Chyba, że siedzi na dole i coś jara, albo nie wiem, gotuje. Sprawdźmy sobie. Hyc. Serio, Bezi, prawie zginąłeś. O mój Boże, to by było słabe na maksa. Dobra. Siema, Fortuno. W sumie u Fortuno bym mógł sobie trochę zioła wziąć. To jest, nie, zwyczajny nowicjusz, kurde no. Dobra, do łóżeczka pójdźmy. Nie wiem, w sumie ten Kain, coś mi się wydaje, że on już tam plackiem leży i umarł dawno temu. I nie wiem, czy cokolwiek mu da ta moja mikstura. I w ogóle, a chciałbym zrobić tego kościka, tylko jak na razie nie mogę znaleźć człowieka, który mi może zrobić tą miksturkę. A wejdźmy jeszcze raz. Chyba, że nie wiem, ten uczeń Korkaloma, Kain sobie gdzieś poszedł. Znaczy się wiecie, że go nie ma normalnie tutaj. O, dobra, ktoś, nie, to stoi. Kto to stoi? Co za ziomek, ty? Gornatokas? What the fuck? Siemanko, fajny masz miecz. Masz zarąbisty mieczyk. Ej, co to jest za miecz? Chłopcze, what the hell? Jakiś zajebisty wypasiony mieczyk masz. O kurde, chciałbym ten miecz. Wygląda kozacko. Dobra. I gdzie jest ten cały ziomuś? O, jest, Kane, świetnie. Słuchaj, ziomek. Stypnijmy się czułkami, zbudźmy się. Potrzebuję odtrutki na jedjaszczura. Mam teraz dużo pracy dla Korkaloma. Nie rozumiesz? Ten myśliwy może zginąć. Nie znam twojego przyjaciela. Nie obchodzi mi jego życie, ale skoro tak ci na tym zależy, to pewnie nie poskąpisz kilku bryłek rudy. 300 powinno to zrobić. Dobra, bierz tę rudę. Widać, że bardzo ci zależy. W porządku, pomogę ci. Aby stworzyć odtrutkę, potrzebuję jad jaszczura, który ugryzł swojego przyjaciela. Przyjdźmy go jak najprędzej. Mam jad jaszczura. Dobrze, daj mi go. Potrzebny mi jeszcze jeden składnik. Co konkretnie? Magiczne ziele. Jest jednak problem. Na bagnie rosło tylko kilka takich ziół. Wszystkie zostały zebrane przez nowicjuszy. Co za problem je odkupić? Nasi nowicjusze nie są tacy głupi, aby ci je wydać. Czy coś tam. Wiedzą, że to ziele jest niezwykle cenne. Będziesz musiał jakoś zdobyć jego sadzonkę. Co? Jaką sadzonkę? Nie mam tej sadzonki? O co chodzi? Gdzie to jest? Chory myśliwy. Muszę zdobyć sadzonkę magicznego ziela, jednak te rośliny są wyłącznie w posiadaniu nowicjuszy pracujących na bagnie. O matko! No to Kane, niestety, umarłeś w tym momencie pewnie?
Z racji tego, że na bagna jest dosyć spory kawałek do przebiegnięcia. Od razu wiedziałem. A ci co się tak tutaj plączą? Halo, co to ma być za bieganie? A, górna drag jakiś tutaj, ziomeczek. Dobra, to fajnie, to idziemy w takim razie do ziomków na bagnach i spróbujemy tam coś podziałać. Ty, a ty gorboba tak sobie siedzisz tutaj, chłopcze? No dobrze, siedź, siedź. Hejja, hejja, doj. Dobra. Na bagno lecimy. Oczywiście jest dosyć późna godzina, jak to nagrywam, także nie przejmujcie się w razie, gdybym, nie wiem... Ej, chwila, czy mi się kamerka nie przestawiła troszkę za bardzo? Chyba troszeczkę się przestawiła mi kamerka za bardzo. Czekajcie, poprawię. O mój Boże. I to tak bardzo, bardzo mi się przestawiła. Dlaczego nikt nie mówi, że kamerka się przestawiła? I dlaczego w ogóle ona się przestawiła? A, będzie brzydko, będzie ciężko zedytować teraz green screena. Cholera. No niedobrze. Zastanawiam się, dlaczego się przestawiła, przecież nie przesuwała mi ani nic, jakieś... Spuki rzeczy, jakieś duchy tu latają czy coś. Dobra, chodźmy najpierw do jednych ziomków, którzy zbierają. Może oni będą mieli. Oczywiście butne węże. Fajnie by było je w końcu móc uciukać, ale niestety trochę brakuje. No i jeszcze do starego obozu. Oj, dużo rzeczy do roboty, a tak mało czasu właśnie. Ale do starego obozu na pewno dzisiaj będziemy musieli jeszcze zawitać. Tylko właśnie trochę mi zajęło czasu, zabicie tego tam, no, na górce cwaniaczka. Balor, cześć. Masz to ziele? Powiedz, że masz to ziele, proszę, chłopcze. Tutaj ludzie umierają. Zbudź się. No siema, jestem. Nie przeszkadza sobie pracy. Tak, to ja wróciłem. Przychodzę po następną dostawę. To ja wróciłem. Przychodzę po następną dostawę. What the fuck? Znowu ty. No dobra, bierz. Gdzieżbym śmiał? What? O, w ogóle śmieszne. Nie przeszkadza sobie w pracy, oczywiście. Czekajcie, a może taki nowicjusz zwyczajny jakiś leszczyk? Zbudź się, oczywiście. Jak się masz? Kto tu rządzi? Co warto odwiedzić? Gdzie mogę znaleźć? A, to nie chyba. Ale muszę pokazać ze wszystkimi najlepiej. Zbudź! Dobra, już się zbudziłem. Też nic ciekawego, co słychać. A czekajcie, bo tam jeszcze przecież jest nasz guru cudowny. Guru lasu. Cześć, guru. A nie, to Bal, przepraszam, a nie guru. Bal Zbudź! Netbeck. Bal Netbeck. Cześć, co słychać? Cześć. Tylko uważaj, żebyś nie skrzywdził moich kochanych drzew. Oczywiście. Dobra, mniejsza z tym, czyli jednak nie on. Dobra, a może tamci od winogron znaleźli coś? O, zioło uzdrawiające, tak po prostu? No dobra, biorę. No dobra, o kurde, jeszcze więcej. O Boże, ile tu jest ziół. Ej, ale więcej kamieni niż ziół. Znaczy dziwne, bo te kamienie, te ziółka przygniatają i dlatego ich nie widać. Dobra, to biegnijmy w takim bądź razie jeszcze do tamtych ziół. A, czekajcie, przecież w tej chacie jeszcze mieszkali goście. Ty, jeśli oni mieli to zioło, to będzie lipa. Będzie bardzo krucho, bo tam oni już nie żyją, więc nie będą w stanie tego zioła chyba dać. Znaczy z drugiej strony, jeśli nie żyją, to sam sobie mogę wziąć to zioło i to nie będzie problemu. Trochę boję się błotnych węży, bo one, wiecie, są odpalone. Strasznie biją mocno i w ogóle. Dobra, sprawdźmy. Cześć, kostku. Dobra, czy ktoś tu... A, tu nikogo nie ma, ale jest skrzyneczka. Piwo i pochodnia. Świetny drop, świetny drop. Szkoda, że nie mogę od tej skrzynki się odlepić. Hello? O, dobra, coś jest znowu buget. Dwa łóżeczka, ale niestety żadnych ludzi. No dobra, to w takim razie biegniemy do tamtej ekipy zbierającej. Jeszcze dalej. O, jakieś krwiopijce jeszcze tu hałasują pod nosem. Dobra, biegniemy. Może jeszcze w tartaku koleś to mieć. No kurczę, słaba opcja trochę. Fajnie by było zapolować na te w ogóle błotne węże, no ale tak jak mówię, chwilowo jesteśmy trochę bezradni. One nie są mocne, tylko właśnie brakuje mi troszeczkę paki w łapkach. Kurde, ale się wpakowałem. Jak do mnie dopłynie, to leżę placuszkiem. O, szybko biegnij, bezi. Dobra, udało się. Czy zaraz się może uda? Dobra, i gdzieś chłopaki powinni tu po lewej stronie zbierać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy ja dobrze idę? W ogóle mam tak ograniczony zasięg wzroku, że szaro wszędzie tak na maksa. Tam po prawej będą, spoko. Tylko kurczę, czy oni będą to mieli, bo wiecie, powiedział, że niby na bagna... Ło, dzień dobry! Co, jeszcze czarna tabliczka jedna? A jednak nie było ich 10, tylko 11. O kurczę, i te ziółka uzdrowiające jakieś wypasione. Chyba, że... A, czekajcie, czy ja przypadkiem... Ej... Dlaczego tu są tabliczki? Chwila, moment. To mnie nie było tutaj? Coś mi się wydaje, że tu się zrespiły te tabliczki z powrotem z nowym rozdziałem w ogóle. O co chodzi? I te roślinki lecznicze. Albo nie wiem, albo mi się coś wydaje. Ale kurczę, czarne tabliczki, to bym nie znalazł aż tylu tabliczek. Cześć chłopaki, macie coś ciekawego? Jebnijcie się główkami. O, zbudź się. Jak się masz, warto odwiedzić, kogo mogę znaleźć. Nie. Nowicjusz? Co słychać? Powiedzieć o obozie, kogo mogę znaleźć. Świetnie. Wiran? Wiran, proszę, powiedz coś. Zbudź. Dobrze się bawicie? Potrzebuję magicznego ziela. Mam zabrać następną ładunek ziela do kolora. Co? Znowu? Tak. Chyba nie każesz mi teraz wybić dla ciebie wszystkich błotnych węży, co? Dobra, już dobra, masz. Okej, okay, dobra, potrzebuję magicznego ziela. A i co z tego? Myślisz, że ci je oddam? Zapomnij. Kane, potrzebuję go do uratowania życia myśliwemu o imieniu Claw.
Niech będzie, dam ci to ziele za 500 bryłek. Nie przesadzasz. Wiedziałem, jesteś zwyczajnym barbarzyńcą. Myślisz, że mam taką cenną rzecz przy sobie? Nie jestem takim głupcem. Nie będzie taniej? No dobra, pomogłeś nam z krwiopijcami, więc sprzedam ci ziele za 300 bryłek. Dobra, daj mi to ziele. Jeden przedmiot, trzymany 300. A masz 300 bryłek? Ta, oto one. Dobrze się bawicie? Dobrze się bawicie? Śmiało, żartuj sobie ze mnie. Cóż, przynajmniej nie muszę własnoręcznie odwalać brudnej roboty. Od tego jest piechota. Czy ten koleś chce zostać w pierdy? Dobra, koniec tego dobrego, chłopcze, idę stąd. Dobra, to w takim razie szybciutko leśmy zrobić miksturę. A dziwna sprawa, że to były jeszcze te tabliczki, no nie? I w ogóle roślinki. Najwyraźniej musiałem przegapić jedną z tych wysepek. No nie wiem, no bo wydaje mi się, że itemy tak po prostu się nie respią. Tak po prostu, wiecie, same z siebie nie urosły. A dobra, gdzieś tam tą bardziej stronę byśmy musieli się ruszyć. Hyc! Wiecie, ej, tutaj nie ma wody? A nie, dobra, była woda przez chwilę. To oczywiście jest mój przyjaciel, który stracił ostatnio swoją broń na rzecz większej właśnie sprawy. Gorna Ran. Cały czas, kurde, zapominam, jak się ci Gor i w ogóle nazywają, wiecie. Sporo ich jest w sumie, nie ma co ukrywać. No dobra, to przechycajmy w takim razie szybciutko. Oddajmy, co mamy oddać. No może jeszcze zdążymy tego klawa uratować. Bo ja tam, wiecie, dosyć dużo czasu zmarnowałem, a ktoś napisał w komentarzach, że on może umrzeć i się trochę przejąłem, dlatego. No. O Jezu, ja powinienem nagrywać, jak jestem wyspany. Dlaczego ja zawsze muszę nagrywać, jak mi się chce spać? To jest straszne, wiecie? Bo kurde, jak jestem wyspany, to tak zarąbiście i w ogóle, a jak jestem taki, żebym pospał, to takie robię dziwne rzeczy czasami, że to jest szok i w ogóle jakoś tak ciężko. Oj, dzisiaj coś czuję, że się wyśpię za wszystkie czasy. Kane, gdzie ty znowu jesteś, gnoju? Dlaczego ciebie, kurna, nigdy tu nie ma jak trzeba? Ja pierdzielę, i skąd ja mam wiedzieć, gdzie ten jełop teraz poszedł? A nie mogę iść spać, bo to już będzie przegięcie, to już dwa dni zmarnowane. F5 szukamy debila, gdzie on się, kurna, schował? Łóżko i nic, tutaj Kane, to ty serio? Siedzisz tutaj i jarasz zioło? Chłopcze, nie mamy czasu na jarania zioła. A nie, ty nie... Tak, oni teraz nie będą sobie nic z tego przecież robić. Czułka mi się walnęli. Czułka, zbudź się. Zdobyłem magiczne ziele. Daj mi je, sporządzę miksturę. No i co, już sporządziłeś? No fajnie, i co? Czułko? Mistura gotowa? Ta, weź ją i spiesz się. No to ziomuś, say no more, lecimy. I tak musimy iść. W ogóle dlaczego są na zielono? Okej, okay, mniejsza z tym. Oczywiście let's go. Jak najszybciej lecimy do obozu myśliwych. Którędy będzie najszybsza droga? Sam do końca nie wiem. Ale chyba mi się wydaje, że w lewo. Także robimy hyc i lecimy w lewo. Zadanie, chory myśli, pozostało 4.40. Bezi, serio? Serio? Zginąłeś? Dobra, czyli luzik. Kane dopiero zaczyna umierać teraz, więc wydawało mi się, że już wcześniej. Nie, o to kurde, panie, proszę cię. To przecież bez problemu, jak 4.40, mamy tyle czasu. Bezi, machaj, świetnie. Jak mamy tyle czasu, to bez problemu sobie zdążymy tam dochycać. Proszę was, przecież to już za chwilę, za momencik. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale dobrze pamiętam. Dobra, więc idźmy szybciutko. Kane. Jakiemu Kane'owi? Klawowi dać miksturę. Mylą mi się imiona, bo są obydwa na C. Dobra, 4.20. 4.20. No nieźle. Blaze it mate. Lećmy zatem. A, mam zioła tyle, że spoko loko. Znaczy to tak tego, powiedzmy, szuchara. Szybko weź, biegaj, bo nam chłopczyk zginie, zaraz będzie lipa. Oczywiście mogłem odpalić miksturę szybkości, ale po co? Dobra, i od razu akurat wejdziemy od tej strony, gdzie Kane sobie leży placuszkiem. 4 minuty równe, o nie, szybko weź, biegnij. Bez problemu, ja bym mógł się czołgać tam i w te 4 minuty zdążyć. Znaczy no, zastanawiam się, od kiedy odliczanie. Ej, w ogóle, dlaczego ta jaskinia jest oświetlona? Pewnie ten, jest po prostu, te światło się odbija od tego z góry ogniska. Dobra, Kejnik, miksturka dla ciebie już leci. Na szczęście się nie spóźnimy i będziesz miał swoją miksturę, będziesz żył i będziemy dalej przyjaciółmi. Widzisz, jako jedyny się przejąłem twoim losem. Śmieszna sprawa, bo w sumie pełno myśliwych, a jako jedyny się zainteresowałem chorobą klawa. Mam antidotum. Dużo wszystkiego dostałem. Daj mi je szybko. Wick. Od razu lepiej. Dziękuję ci, przyjacielu. Weź tę rudę jako wyraz mojej wdzięczności. Jeśli chcesz, abym pomógł ci w polowaniu, wal śmiało. Dzięki, będę pamiętał. Trzymaj się. Lepiej się czujesz? Ta, bardzo mi pomogłeś. Zapamiętam to sobie.
Świetnie. Mogę pójść z Klawem teraz na polowanie, z tego co mi się wydaje. Dobra, chłopak poszedł dalej spać, wiecie, po takiej truciźnie może być osłabiony czy coś. A czekajcie, czy ja będę mógł teraz pójść na polowanie z tym przyjacielem tego? Kawalorna? Zobaczymy, bo w sumie takie polowanie, zawsze to expa trochę. No, jeszcze brakuje mi do 10 poziomu niestety, ale powoli idzie to expie, nie bardzo, no co zrobić niestety. Edycja rozszerzona nie jest wcale takim prostym modem, ale jest za to bardzo przyjemnym modem, więc no. Dobra, saveik, hyc, wart, cześć. Czy możemy iść na polowanie już teraz? Chodźmy zapolować. Bardzo chętnie, prowadź. Tylko nie idź zbyt daleko. Ja myślałem, że ty masz questa jakiegoś, nie wiem. Dobra, a wiecie co? W sumie to chodź. W sumie to chodź, mam jedną rzecz, którą byśmy mogli spróbować zabić. Znaczy zabić, spróbować. Po prostu sobie powalczyć. O Boże, on już się gdzieś tam zbugował. Super. Bieganie w kółko to co wychodzi mi najlepiej tym NPC-kom zawsze. Dobra, chodź warcik, zobaczymy. Czy jesteśmy na tyle silni we dwójkę, że damy sobie radę? Tutaj niby kostek leży placuszkiem, ale nie przejmuj się tym. To nic złego, kostki tak mają. Chodźmy dalej, hihihi. Jestem strasznym człowiekiem. Właśnie idę zaprowadzić go na pewną śmierć, ale oj tam. Zobaczymy, czy jest dobrym myśliwym. Jeśli jest, to sobie poradzi bez problemu. Cześć! Cześć, zębacze. O mój Boże, my temu zębaczowi w sumie to za dużo nie robimy. Tak bez lipy. Ała, zębaczu. Kurde, zębacz jest silny. Bo ja będę po prostu tankował. Dobra, strzelaj do niego więcej. Strzelaj. O, zastrzeliłeś go, dobry jesteś chłopcze. Szkoda, że nie mam zbyt wiele tego. Dobra, czekajcie, save'a zrobię, bo kurde, zaraz będzie lipa. Ale w sumie, kurde, nieźle, fajnie. Pozbędę się zębacza z górcy. Ale dostał hita, o mój Boże. Jezu, zagryzie go za chwilę. A ja nic nie robię. Ale lipa, oj. No dobra, cześć! Pomruczałeś? Cześć zębaczu. Co tam u ciebie? O nie! Jak mogłeś mnie zabić? Łuk dębowy. Dobra, i tak się wczytam, bo przecież nie chcę, żeby wart zginął. Mamy problem. Wart jest teraz na agro tego łobuza, a ja nie jestem w stanie nic zrobić. To mi się nie podoba. To właśnie chyba gościa ukatrupiłem. Chyba, że ja zaatakuję pierwszy tego gnoja, zębacza. Atakuj mnie. Proszę. Świetnie, rzucił się. Wart, będziesz tak stał i się przyglądał mojej śmierci? Dobry ziomek, fajne polowanie, zajebiście. GZ, dzięki, super przyjaciel. Jezu, ratujcie mi dupę. Nie wiem, kto tam strzela z góry, ale dziękuję. Jezu, help me. Strzelaj do niego. O Jezu, to mój przyjaciel Nordmarczyk. Wal do niego, śmiało, strzelaj. Więcej strzelania, potrzebujemy więcej strzelania. Wal do niego więcej, jeszcze troszeczkę, bo mnie zaraz udziabie. Jezu, przeżyłem, ale kurde, kowal Bóg. Dzięki ci, ziomuś, jesteś najlepszy. O nie, Wart umiera. Cholera. Wart, będziesz teraz stał i się przyglądał. Nie, zostaw Warta w spokoju. Zostaw go. Walcz ze mną, głupia bestio. Zostaw Warta. Nordmarczyku, pomóż mi. Musimy uratować tego idiotę, który stoi jak pień. Dawaj, zębaczu. Hona solo, kutasiarzu. Dawaj, wal Nordmarczyk. Więcej, kurde, więcej. Więcej strzałów. Dlaczego słyszałem, jak ktoś wyciąga miecz? Cholera jasna, co tu się dzieje? Jaka impreza? Co to jest? Zębacze. No cóż, dwa zębacze pójdą w pizdu, ale chociaż Wart przeżyje. Głupi Wart. Kurde, ale ten Nordmarczyk jest koksem. Ty, jak on strzela z tego łuku. Koks mistrz. Dobra, cofnijmy się trochę, bo ten zębacz się boi podejść przez to wszystko. Wart, jesteś głupim idiotą. Nie! Wart, przepraszam. Już cię chronię, już tankujemy. Jezu. Chłopie, nie wiem, jakie sobie my przeżyliśmy, ale mamy takie chapce, że aż żal. Kocham cię, Trongvor. Jesteś moim mistrzem, bogiem i w ogóle. Wart, idioto. Ale ci zaraz walnę, chłopcze. A w sumie dlaczego by mu nie walnąć? Dobra, czekajcie. Tak, nauczkę będzie miał. Żeby, kurde, następnym razem nie idiocił. Wystarczyło dmuchnąć i ten gość sam by się przewrócił. No, w sumie masz rację. I 300 doświadczenia. Tak dmuchnąłem, że poleciał. Kozacko. Pierścień dobowej skóry, amulet ochrony, szczały i miecz Warta. Miecz Warta... A niech ma chłopak zawsze. W sumie myśliwy i mu łuk zarąbałem. No niezbyt fortuny nie rzekłbym. Czy ja chcę się leczyć? Na razie nie. Pójdę najwyżej spać, zakrwawimy pół kolonii. Wart, wracaj do domu, chłopie.
spadaj stąd jak najszybciej, bo normalnie aż żal pup cię ściska. Dobra, więcej chyba nie ma sensu tam iść, nie chcę zginąć i tak dalej. Fajnie, że nam ten Hongwor pomógł naprawdę, bo mogło być bardzo krucho, niestety. Ale okej, coś nam się udało zrobić. Małe polowanie, zabiliśmy tak naprawdę tylko jednego zębacza. No, ale 120 expa to 120 expa, a chyba teraz mam opcję po prostu, że będę mógł polować sobie z tym ziomeczkiem, bez problemu. Okej. Więc w takim razie do starego obozu marsz. Mamy dwie rzeczy tam do zrobienia chyba aktualnie. Jeszcze w tym odcineczku oczywiście. Jezu, muszę się wyspać, cwaniaki. Boże, poprzedni odcinek mi się super nagrywał, bo nagrywałem jak byłem wyspany, po jakiejś tam kawie rozruszany i tak dalej. A teraz jest godzina 23:32 u mnie aktualnie na zegarze. No i sami widzicie, że trochę gorzej. Niestety, co zrobić? No, ale mam nadzieję, że tym razem już wszyscy będą mogli obejrzeć odcinek, bo niestety okazuje się, że na chyba 27 i 28 odcinek dostałem te prawa autorskie jakieś tam, no i przez to wiele osób miało problemy z obejrzeniem na urządzeniach mobilnych i tak dalej. Nie z mojej winy, bo to polityka YouTube'a cudowna. No i co zrobić? A, no i musimy unikać troszeczkę koncertu In Extremo właśnie z racji tego, że ludzie nie będą mogli oglądać odcinków po prostu. To jest chore akurat, to mi się bardzo nie podoba, bo In Extremo uwielbiam, lubię je w ogóle. A ludzie nie będą mogli oglądać odcinków, jeśli tam będzie ta muzyka w tle. Więc będę musiał ją wyciszać, jeśli gdzieś zagra, chociaż na chwilę. I żebyście mogli oglądać odcineczki sobie. Hej, ja, no co, Jezus, wytykają mnie palcami, Jesus Christ. Dobra, Nexterek, gdzie ty jesteś? Znaczy w ogóle, wy wszyscy, cześć. Kopacz, kopacz, kopacz. Valparves, który jest zielony, na szczęście. Dexter, cześć. Widzę, poranne prysznice cię wzięło. Czego? Słuchaj. Niczego, co? Ja szukałem czegoś, chłopcze. Potrzebuję rośliny zwanej iglicą. O, dostałem przedmiot jakiś. To dobrze. Jestem gotów sporo zapłacić. Nie wątpię. Spotkać tę roślinę u kogokolwiek teraz jest równe z cudem. Musisz poczekać kilka miesięcy. Zatem do zobaczenia. Tak się jednak składa, że mam ostatni zasuszony okaz. Będzie on kosztował 250 bryłek i wizytę w nowym obozie. Po co? Dasz moją przesyłkę pewnemu szkodnikowi od nowego obozu imieniem Chipper. Powiedz mu, że jeśli jeszcze raz przyjdzie tu kogoś, kto będzie podbierał mi klientów, to gorzko pożałuję. Daj mi tę paczkę. Trzymaj, pospiesz się. To tak cuchnie, gówno, dosłownie. Ciekawe, z zewnątrz wygląda jak dostawa skrętów. Dlaczego sam mu tego nie dostarczysz? Jeśli chcesz, żebyśmy dobili targu, to mu to szybko przekaż. W razie czego, zwiewaj szybko. A czekaj, pokaż mi mam tu... Pokabydlaka śmierdziela łobuza. A, respodurka kaloma, okej. No i nic w sumie sensownego. Długi miecz, fajnie. Nie potrzeba. Ale, pisk, cześć. Ej, zmieniłeś miejsce siedzenia, to ciekawe. Słuchaj, pokaż mi swoje towary. Pokabydlaka. Posążek przedstawia dziwne bóstwo. Ła, masz posążek tego, siącego chyba? Wezmę. Nie wiem po co, ale wezmę. Może się przyda do jakiegoś questa, nigdy nie wiadomo. Ta-ra-ra, historie i inne pierdoły. On podobno miecz marynarza. Obrażenia 40, siła 42. O mój Boże! Broń dwuręczna! O mój Boże! No nie wierzę! W końcu! Właśnie któryś cwaniak napisał mi, że te łobuzy mają coś takiego. Co prawda jest trochę słabszy od mojego aktualnego miecza, ale jest to broń dwuręczna, dzięki czemu w końcu będę mógł skorzystać z mojego wyuczonego fachu w machaniu bronią dwuręczną. Sprzedać trzeba mu jakieś pierdoły. Magiennego ziela mam od ciut i gram, ale to dlatego, że tam jakąś dostawę mam. W ogóle to bym mógł w końcu zrobić te miecze, bo mam 46 stali dalej nieprzerobionej. Ach, Robin, cudak, cudak. Ej, w sumie to mogę mu zapłacić w bryłkach, przecież to wcale nie jest dużo. A nie, no dobra, w sumie, a nie, nawet nie wiem, gdzie mam bryłki, ty. Co jest z moimi bryłkami, halo? Halo, gdzie moje pieniądze? O, jest 15 tysięcy. Dobra, ty się wystraszyłem już, że pieniążki mi gdzieś uciekły. Dobra. I 15 mu machniemy. I w ten sposób, dzięki, przyjmij, świetnie. Uwaga, uwaga. Pom, 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 pom. Przychodzi wiekopomna chwila, gdy zmieniamy broń sobie na wiele gorszą. Ty, 58, 40. 18 obrażeń, serio? Aż tyle? Ła. Ła, strasznie dużo, ale okej, dobra, w razie czego będziemy używali naszego szeptu burzy, gdyby naprawdę było krucho, ale przynajmniej chwilowo mamy coś kozacznego, naprawdę ten miecz marynarza nie jest taki zły, wygląda w sumie bardzo fajnie. Okej, no to co my mamy w sumie teraz do zrobienia jeszcze? Poszukiwany alchemik, okej, który przeszedł dla brasa badania nad bagnem, przekręty, mam zasoby, mam... Ustalić, dlaczego Cyrus, mimo próśb Okyla, przesyła dostawy później.
ale z obozu myśliwych. Ej, no przecież byłem przed chwilą w obozie myśliwych. Dlaczego tego nie zrobiłem? Boże, Robin. Dobra, złoty miecz. Kamień ogniskujący dla góry. To będę musiał oczywiście zanieść. Przywołanie posłańca śniącego. No tutaj akurat muszę lecieć do Ciperka. Nowe mocne ziele. Kaga nie chce kupić. Aha, i ten kluczyk potrzebuję ogólnie do skrzyni i samą skrzynię obadać. A, no dobra, to wiadomo, z pierwszego tego. Dobra, to w takim bądź razie chyba nas czeka podróż do nowego obozu. Na to wygląda i zapewne mam rację. Oczywiście, że mam rację. Jej, ale będzie teraz wojownik. Kurde, jak trzymasz broń? O Boże, nubsko dalej. No trudno. Dobra, to w takim bądź razie chyba jak biję kolejny poziom, to jeszcze dam w ten, żeby chociaż mieć tego wojownika. I to się chyba nigdy nie skończy. Ale będę miał 20 krytycznych wtedy. Kurde, to już jest dobry blędzior. To już można machać, szczerze powiedziawszy. Na 20 kryta, czemu by nie? I tak sobie myślę, że może bym do owców orków sobie się tepnął, chociaż kurde, w sumie niepotrzebnie. Jak ten z czasem? 32 minuty. O, dobra, pójdę sobie przetestować, ile obrażeń zadaje ścierwojadowi z mojej nowej broni. Zobaczymy. Ścierwojadzie, będziesz moją pierwszą... kurde, na strzała, to chyba kryt musiał wejść. Nieźle. Dobra, to idziemy na jaszczura w takim bądź razie. Zobaczymy, czy jaszczur będzie taki cwany, kurde, blaszka. Czyś jaszczurku. Nieźle całkiem. Oczywiście, jak widzicie, dalej machamy jak noob. Dobra. No kryty sążne, jacie. To jest dobre. Nie no, z takimi krytami to ja mogę latać. O kurde, krwiopijco, chodź tutaj, łobuzie. Zaraz cię dziabniemy. Jebcie, kurde. I zaraz jeszcze. Nie, nie jest tak tragicznie. Myślałem, że będzie trochę gorzej z tymi obrażeniami, ale 18 to nie jest aż taka wielka różnica. Zwłaszcza, że rekompensujemy to krytycznymi obrażeniami. Trololo. Widzę, że normalnie elokwencja poziom milion. Czy ja chcę iść tamtędy? Czym powinienem iść tamtędy? Powinienem iść tamtędy, ale czekajcie, tak w sumie z ciekawości i tego. Jak pójdę tam, to gdzie to mnie zaprowadzi? Ej, w sumie zazwyczaj nie chodzę tą ścieżką. A, do wieży mgieł chyba koniec końców byśmy dotarli, jeśli będziemy tędy cały czas zasuwać. Albo gdzieś właśnie w okolice tamte. No w sumie możemy się przejść, czemu nie? I tak za chwilę będę pewnie kończył odcinek, a i tak się pewnie chciałbym wyteleportować stąd i wrócić sobie do obozu łowców orków i tak dalej. Nie no, w sumie, dobra, to jest ten lasek śmieszny. O, Kostek, cześć, co tutaj robisz? Przy wiaderku wody. Dobra, my już tutaj kiedyś byliśmy oczywiście. W sumie możemy się przebić przez las. Chociaż czy przebijanie się przez las to dobry plan? A może jednak nie. Może jednak idźmy normalnie. Jeszcze przypadniemy tutaj do tego lasu sobie poekspić. Ale spadajmy. Idźmy zrobić co mamy zrobić, a nie się będziemy blądać bez sensu i tracić odcinek. Dobra, to jeszcze w sumie... A właśnie, czy ja z bronią to mogę sobie machać i spadać? Mogę. Okej, okay, ale to wygląda tak głupio, no na maksa. Okej, okay, no to w takim razie do nowego obozu, hyc! No jeszcze kawał drogi do nowego obozu, ale spoko. Dojdziemy jakoś kiedyś. W sumie można by było iść na skórzki przez ziemię orków, ale... Nie wiem, czy to dobry plan, żeby tak robić. Chyba lepiej nie. To co, myślę, że dojdę sobie do nowego obozu i zakończymy odcinek. Będę musiał sobie właśnie sprawdzić w nowym obozie, gdzie ten kluczyk jest tego ziomeczka, tego bala, który tam sprzedaje ziółeczko. I żebym podrzucić te skręty tych ziomków. A właśnie, jeszcze kurczę, widzicie, znowu bym zapomniał. Przecież ja miałem wypalić sobie ostatnio skręciory, te takie zwyczajne. Tu jest jaki? Bagienne ziele od bala tarana. Przeznaczone dla nowych klientów. Okej, okay, what the fuck? Skąd ja wziąłem to zioło? Dobra, zielonowicjusz, już 5 expa. Dziękuję. A kurde, jeszcze pamiętam normalnie. Zaraz zobaczymy kolejne. Kolejne będzie mi dawało 10 expa. Tiruriru, czekajcie. To albo 2 many, albo 10 expa. No, 10 expa, a następny blancik da nam... Weź, ale jaracz z ciebie, cholera. Jeszcze się uzależnić, dopiero się narobi. Chociaż mamy tych blantów, że hej. Właśnie, i te nowicjusze wszystkie bym też mógł wypalić. O, dobra, i tu jest... A, to jest oddech śniącego, to może... Ale wiecie co, sewnąłbym się i bym sobie to wypalił. Dobra, te blanciki, jabłkowy, grzybowy, miodowy i tak dalej, i ziołowy w ogóle, wow. To ja sobie to chętnie wypalę i zobaczymy, jakie będą efekty. Ale jakiekolwiek będą. Nie, chyba nie ma. Chyba bezefektowe to są blanty. No to słabo, myślałem, że chociaż to jakiś efekt będzie miało. Bez jebnięcia, taki blancior. No to... To useless trochę, to ja to kupiłem, 40 bryłek zmarnowałem na każdego, znaczy na pojedynczego łącznie 40, a tutaj bez efektów żadnych. No nie, chyba że w połączeniu 4 takie super blanty dają jakiś efekt. A, niestety chyba nie.
Ale tak, z czystej ciekawości, chciałbym jeszcze sprawdzić tego nowicjusza, jakiegoś super, tego odechśniącego, w ogóle odechśniącego, strasznie to brzmi, ale spoko. Chciałbym tam przetestować odechśniącego sobie i zobaczyć, co to daje. Jee, blancika. Nic nie daje. Useless kolejne. To bez sensu. Dobra. Tabik. Wychodzimy. Nie, mana plus 3, ale kozacki. O kurcze. No nieźle. Dobra, ale póki co on jest questowy, więc może jednak nie będę wypalał go i zaczekam do wykonania questa z tym paleniem tego oddechu nowego, tego śniącego. Dobra, to co? Lećmy szybciutko. O Jezu, bezie, ale ci się nogi skurczyły przez chwilę. Strasznie to wyglądało. Dobra, to lećmy w takim bądź razie i będzie co robić w nowym obozie. W sumie takie bieganie do nowego obozu przydałby mi się jakiś teleporter tam w sumie. Ale niestety aktualnie no, nie mamy żadnych teleporterów i musimy biegać na piechotę. No i w końcu dwuręczny mieczyk. Mam nadzieję, że dobrze mi będzie z niego szła walka. W sumie trochę siłki bym jeszcze dopakował na pewno. No jeszcze jeden poziom musimy dać, żeby walczyć jak wojownik, bo na razie będzie trzyma jak noob, macha jak noob i w ogóle bez sensu. Także musimy na czwarty poziom wbić i wtedy będzie super. No dobra, to wracajmy w takim bądź razie, szybciutko. O Jezu. Normalnie chyba po nagrywańsku idę od razu w kimacza. Serio, jestem jakiś taki padnięty, zmęczony. O, tak ja mówię, nagrywanie jednak takie późnymi godzinami nie przysłuży mi się wcale, jakoś tak niespecjalnie. Czy ja słyszałem goblina? O, ty gnoju, nie ma takiej opcji. Chodź tutaj, łobuzie. Zaraz ci spuszczę w pierdę, ja. Pyk, pięknie. O, nie. Kto to zrobił? Ej, kto tego goblina... Serio? Tamten ziomek zdążył wyciągnąć kuszę i go zastrzelić? Berg, czy ciebie, chłopcze, przypadkiem coś nie pokićkało? Serio, kradniesz mi nawet gobliny? No już serio, ci strażnicy ze starego obozu to już nie mają żadnego honoru po prostu. Ksują mi jak leci, ekspią sobie, a ja nic nie mogę zaekspić. Łobuzy. Nie będę się wczytywał dla głupiego goblina, wiecie, no trochę ekspa zmarnowane, ale... Jeszcze 2000 expa i w sumie jesteśmy na 10 poziomie. No i teraz dylemat. Czy broń dwuręczna, czy 5 do siły? 5 do siły. Czekajcie, ja mam 42 teraz, tak? 42, będę miał 47. To prawie będziemy mogli kruszpacza nosić. A to już jest 50 obrażeń. To jest już sensowna sprawa. To może byśmy dali w siłkę. Sam nie wiem w sumie. Będziemy musieli pomyśleć. Dobra, jesteśmy w nowym obozie, jest fajnie. Będziemy musieli się kierować najpierw do tego, do karczmy, żeby zanieść gówno, dosłownie, za przeproszeniem oczywiście, no nie, nie moje słowa, także wiecie. No i spoko, więc fajnie, więc guticzek, lecimy. Dobra. No dobra, już dobiegnę do tej idei, już dobiegnę do tej knajpy, zobaczę, bo chcę zobaczyć reakcję Cipera jeszcze w tym odcineczku. No co, ono kusi mnie, żeby zobaczyć jak strasznie koleś będzie zły na to, co mu przynosimy. A potem oczywiście będziemy musieli znaleźć kluczyk Babala Kagana, z tego co się orientuje, i spoczy. Także fajnie. No i fajnie, że w końcu mamy jakiś miecz dwuręczny. O, przepraszam, właśnie przypadkiem mikrofon drypnąłem. O Jezu, naprawdę już ślamazarstwo na całego. Okej, szybciutko do knajpy, siemanku, siemanku. Jej, ale Bezi teraz w sumie całkiem spoko wygląda. Chociaż ten łuk psuje trochę efekt. Wolałbym, żeby to zwykle był osła. Zwykle wpuszczamy to tylko naszych ludzi, ale nie mamy nic przeciwko odwiedzinom członków bractwa. A, no to fajnie. Zwłaszcza jeśli mają przy sobie coś do palenia. Ziomuś, jestem najlepszym dealerem. Coś się pewnie znajdzie, proszę, to dla ciebie. Coś się pewnie znajdzie. Proszę, to dla ciebie. Zawsze jesteś mile widzianym gościem. Oczywiście, dzięki. Jak tam sprzedaż żółwki? Czekajcie, nie wiem jakie zioło mu dałem. Mam nadzieję, że nie tego nowicjusza jakiegoś zajebistego tam. Tych ziomków, czekajcie. Mam 43. A, jeszcze ze w nocy niewypalony. Ty, a mam tyle zewu w nocy? No, mana plus 2 oczywiście, świetnie. Ej, to w sumie z tym i z tamtym blantem śniącego to jest 5 many. To nie taki w kij dmucha w sumie. Mam nadzieję, że mu nie oddam tego super blanta. W ogóle ten Baltarana blant, nie wiem po co on mi. Czekajcie, blululululu. A gdzie są te blanty tych ziomków? Nie, są 4, okej, super, super, super. Czyli dałem mu jakiegoś zwyczajnego blanciora. No to co, chycamy w takim razie. I... Cześć, Mordrak. I cześć, Cipka. Co tam u ciebie? Mam sprawę. Jezu, Ciper, przestań chlać. Jezu, Mordrak, co ty się tak przytulasz do tego kopacza? Mam dla ciebie przesyłkę. 80 expa i przedmiot dodany. Co, od kogo to? Od Dextera ze starego obozu. Co tak śmierdzi? Narobiłeś w portki? Dexter mówi, że jeśli jeszcze raz przyślesz kogoś, kto podbiera mu klientów, to się z tobą policzy. Co? Czyli ten cwaniak będzie jeszcze stawiał opór? Zobaczymy jak długo. Pamiętaj, że ja jestem tylko posłańcem. Miłego dnia! No i fajnie.
zrobione zadanko i możemy uciekać. No dobra, więc chłopaki tutaj widzicie, mają małą taką wojnę handlarzy zrobiono. Wojna handlarzy, nie wiem czy to ten... A, właśnie, i czekajcie, jeszcze chciałbym skoczyć do jednej osoby tutaj w obozie i sprawdzić jedną rzecz, bardzo ważną rzecz w sumie. Tylko że właśnie nie wiem do końca do kogo miałem, do Orika chyba? Orlyka, Alvaro, cześć, najemnik. A Torlov, czy my nie pogadamy sobie jeszcze? Nie, Torlov nie. A w ogóle co się stanie, jak wejdę sobie na górę? Będą mnie bili? Czy będą pytali o hasło? Hasło, masło? Te triondach, czy jakoś tak było chyba hasło? Cześć! Stać! Nikt nie przejdzie bez podania hasła. A, okej. A mogę ci podać hasło? A, nie, niestety, nie ma opcji. No trudno, to magowie chwilowo jeszcze zostaną. Czekajcie, a pójdziemy sobie do Lee? Mogę wejść do Lee? Wiesz, dokąd leziesz? Tak, do Lee. Nie, dokąd? To droga do siedziby naszego przywódcy. Lee. Co muszę zrobić, żeby pozwolić zobaczyć? Oczywiście nic nie musimy zrobić, bo Lee jest koksem. Nic. No to nie stary obóz. A Lee to nie Gomez. No właśnie. On nie musi chować się za plecami całej armii siepaczy. My jesteśmy tu tylko na wypadek, gdyby nas potrzebował. Dokładnie. Okej, więc to jest bardzo fajna sprawa, a nie wiem w sumie czy Lee... Nie chciałbym... Cześć, Orik. Cześć, chyba ciebie, Orik, szukałem. Kim jesteś? Nazywam się Orik, jestem najemnikiem, ale ty już pewnie wiesz. Na czym na ogół się zajmujesz? Wykonuję specjalne zlecenia na życzenia samego Lee. Jak się mają sprawy obozu? A, szkodniki coraz bardziej mnie irytują. Ostatnio w obozie miała miejsce kradzież. Kradzież? Nic mi o tym nie wiadomo. Ukradziono jakieś magiczne duperele Kronosowi. Złodzieje to banda szkodników. Ostatnio jeden z nich zwrócił moją uwagę. Zachowuje się dziwnie. Nie znam tego gościa, zawsze wtapia się w tłum. Ale wygląda, jakby miał coś do ukrycia. Coś sugerujesz, bo niezbyt rozumiem. Myślę, że jeden ze szkodników oderwał się od bandy i potem nie wrócił do obozu. Musimy go złapać. Jakiś czas temu widziałem go po drugiej stronie jeziora. Pewnie coś tam kombinuje. Chodź za mną. Możesz mi w razie potrzeby. Dlaczego nie zajmie się tym Lares? To jego ludzie. Ten dureń dał im za dużo swobody. Teraz wszystko wypchnęło się spod kontroli. Sami musimy się zająć tą sprawą. No chodź. Dobra, Orik. Właśnie dlatego po Orika przyszedłem, bo to jest ta sprawa z tymi czarującymi szkodnikami, łobuzami. Tam w komentarzach chcieliście, żebym to zrobił, więc to zrobimy. Dobra, będzie trochę dłuższy odcinek z racji tego, że tamten był krótszy. No, chociaż wolałbym, żeby tamten był dłuższy, bo wtedy miałem więcej energii do grańska, a nie teraz taki na resztkach sił. Po prostu wiecie, takie ostatnie procenty baterii przed snem już tak bziutko. O, pójdę spać, będę spał normalnie do końca. Nie wiem ile można spać, ale długo będę spać. A w ogóle z Orikiem tak sobie biegniemy. Orik ma kozaczny topór, ale niestety i tak nie byłby w stanie go dźwignąć. No cóż zrobić, w ogóle tutaj najemnice to są ładne koksy. W sumie bycie najemnikiem to taka zła sprawa. Ale niestety aktualnie jestem w bractwie i właśnie mam dylemat. Bo w sumie koniec końców może bym został świątynnym strażnikiem, jak już tak bardzo chcę być wojownikiem. Ale w sumie z drugiej strony zostanie guru, skoro jest taka możliwość i jest to nowa możliwość. Dodana w edycji rozszerzonej, byłoby fajnie, kurczę, pokazać coś nowego, no nie? Jakąś tam nową ścieżkę, powiedzmy. Skoro nie zostałem bandytą, to może zostałbym chociaż tym guru, no. Kurczę, blaszka. Czy tam ktoś siedzi w oddali, czy mi się wydaje? Zaraz zobaczymy. Dobrze, że Orik całkiem szybko biega, to nie musimy na niego czekać i tak dalej. Sobie pobiegniemy po prostu, zobaczymy. A nie, to znowu jakiś krzak. No dobra, mam nadzieję, że Orik nie postanowi spuścić mi w pierdów. Bo zazwyczaj, gdy z kimś idziemy i ktoś jest silny, to próbuje nam zrobić krzywdę. No ale zobaczymy. Oriku, co my robimy? Gdzie my biegniemy, chłopie? Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi, ale spoko. Zobaczymy za chwilę. Czy my idziemy do tej kapliczki Beliara, tam daleko, czy jak? Co jest? Zaraz zobaczymy. Ale wiem mniej więcej, jak wykonać to zadanie później, więc spoko. Tam ktoś siedzi? Nie. Tak, tam ktoś stoi. O, kurczaczki. No to grubo. Mam nadzieję, że mam broń dwuręczną. O! Spójrz! Ten sukinsyn próbuje zaczarować wodę z gór. Ciekawe, w jakim celu. Co on robi? O mój Boże, chyba chce przywołać jakąś istotę. Nie mam pytań. No, normalnie nie ma... Nie. A miałem się zapisać akurat, jak gościa zobaczyłem. Klikałem escape i mnie zagadał Orik. I w tym momencie zginąłem. A zrobiłem save'a jakiegoś? Oczywiście, że nie. O mój Boże, naprawdę. I fajnie, że podczas dialogu sobie zginąłem tak po prostu, no nie? Cudownie. Dobra, Orik, biegniemy jeszcze raz. Ale ja... Tyle czasu zmarnowane, chłopie. No szkoda. Pobiegniemy jeszcze raz.
kurde, no miałem akurat zrobić save'a. Dosłownie, kliknąłem escape w momencie, gdy on zagadał. Myślałem, że mi przewinie pierwszy dialog w ogóle. Ale nie. A słabo, kurde, myślałem, że w ogóle podczas dialogu to nie zginę tak po prostu, no nie? W ogóle zresztą ten dialog trwał i tak dalej, więc mogli poczekać z tym całym czarowaniem po dialogu, a nie. W trakcie dialogu nagle coś wyleciało, zaczęło ładować w ogóle ostro z lodu i zginąłem, no tak. Cudownie, dzięki. Dzięki twórcy edycji rozszerzonej, że tak bardzo dbacie o moje nerwy, żeby mi je strzępić i psuć. No ale i tak, bez przesady, no trudno, takie rzeczy się zdarzają. Mogli poszedłużyć trochę jakiś czas tego czarowania, tego ziomeczka, żebym od razu, wiecie, nie wylatywał z kapci. W sumie fajnie będzie wyglądać jak taka młodsza, znaczy mniejsza wersja Orika, no nie? Tamtym takim kok zbroi z toporem i łukiem długim, a będzie z takim małym mieczykiem, małym łukiem i w takiej leciutkiej zbrojce, no nie? Takie dwa ziomeczki biegną, jeden chudy, drugi gruby. Jakieś bracia bliźniaki normalnie, ale będzie nie jest czarny, także nie, niestety, no tu by się nie zgadzało, że bliźniaki, no cóż. No chyba, że nie wiem. Chyba, że jakieś dziwne rzeczy by musiał się wadziać. W ogóle Beziu masz. Teraz dopiero zrzuciłem zielono-czerwone spodnie. Co za moda w tym obozie. Dobra, save'a zrobimy, bo za chwilę znowu coś mi wyskoczy, zabije i w ogóle. Ale zielono-czerwone spodnie, naprawdę stylowo, Bezi, stylowo. Jakiś najnowszy krzyk mody bym rzekł. Dobra, F5. Jeszcze tak i na szybko przeklikuję ten dialog, bo już sami wiecie, o co w nim chodzi. Dobra, jeszcze raz F5. Dobra, podejdźmy jeszcze bliżej. Niech nas nie zagaduje ten. Dobra. Ten Zukinsun coś czaruje, bla bla bla, super. Chcę przywołać jakąś istotę, koniec, szybko. Nie, dlaczego mnie bijesz? Dobra, 300 expa, wow, dużo. Co za kretyn, dać idiocie magię, to pół obozu rozwali. Na szczęście tym razem do tego nie doszło. Wiesz co tu się w ogóle stało? Biłem w coś, w sumie nie wiem w co. Ten głupi magik próbował przywołać jakiegoś potwora. Krążyły niegdyś legendy o duchu z jeziora, ale to co przywołał duchami nie przypominało. Najważniejsze, że pozbyliśmy się tego potwora. Idź teraz do Kronosa i wypytaj go o kradzież. Musisz pozbyć się reszty tych świrów, bo to zaczyna się robić niebezpieczne. Orik, to wszystko? Co ten? Tak, to jest wszystko. Czy ta istota cała... Czy ja mogę coś podnieść? Nie, to był jakiś w ogóle taki właśnie jakby duszek. Okej, szkodnik magik. Miał przy sobie w sumie... O kurcze, 5 ognistych pocisków, całkiem nieźle. I żelazną maczugę, która wcale nie jest taka najgorsza. No i oczywiście posąg Beliara, do którego mogę się modlić chyba, chociaż nie wiem. Zobaczymy. Coś mi to dało, czy nie? Nie wiem, a spróbujmy jeszcze raz, tak dłużej troszeczkę. Nie no, nic to nie daje w sumie, ale dobra, no spoko. Znaczy wygląda jak Beliarowy posąg w sumie. Dobra, szkodnik magii wykończony. Dochodźmy już jeszcze do tego Kronosa w takim razie, zobaczymy co ma do powiedzenia. Niech będzie, trochę dłuższy odcinek. O, magiki, szkodniki, łobuzy wredne. Dziwna sprawa w sumie. Znaczy fajny questik rzekłbym, bo naprawdę spoko. Fajna sprawa, tylko właśnie popsute trochę te respienie się tego mobka. Kurde, tak szybko mnie zabił wtedy. Tu w sumie teraz też dostałem niezłego hita, nie ma co ukrywać. Że prawie będzie się wykrzaczył. Dobra, Kronos, czy ty mi powiesz coś? Chociaż może poszedłby wytępić resztę tych szkodników magików? No nie wiem. Pójdźmy do Kronosa, zapiszę się przed rozmową z Kronosem. Jeśli będę kontynuować tego questa, to spoczy. To się nie przejmujemy tymi w ogóle. Może być fajnie. Okej, cześć Kronosku. A w sumie Kronos, ty masz chyba przy sobie pierścień siły jakiś lepszy. Może bym ten pierścień siły sobie wziął. I zastanawiam się, dlaczego Kronos jesteś na żółto. Przecież ci nic nie zrobiłem, chłopcze. Okej. Podobno cię okradziono. O tak, szkodnicy ukradli kilka magicznych amuletów i zwojów. Teraz rozbiegli się po okolicy i eksperymentują z magią. Spróbuję odzyskać twoje artefakty. Gdzie masz szukać szkodników? Wszędzie. Rozbiegli się po okolicy niczym szarańcza. Podobno dwóch jest jeszcze w obozie, ale nie możemy ustalić kim są. Razem z Orikiem pozbyliśmy się jednego magika, który zabawiał się magią przywołania w pobliżu wodospadu. Czyli w obozie został już tylko jeden. Nie rozumiem. Jak możecie nie wiedzieć kim on jest? Posłuchaj. To było późną nocą. Napadli mnie grupą. Kilku rozpoznałem, ale nie wszystkich. Kim były osoby, które rozpoznałeś? Kojarzę szkodnika Bofura oraz braci Killa i Fila. Dwóch pozostałych nie znam, ale jednego już się pozbyłeś, więc imię... Coś tam. Co konkretnie skradziono? Runę bryła lodu, amulet płomieni, amulet nebowej skóry oraz niebieski kryształ, szczególnie cenny. Dopiero co zacząłem nad nim badania. Czekaj, Kronos, chwila. Zabiłem Bofura... Serio? Kiedy zabiłem Bofura? Nawet nie pamiętam, ale okej, nie wiem, zobaczymy. Zabiłem Bofura. Dobra robota, a udało ci się odzyskać przy nim jakiś artefakt? Nie. What? No dobra, nie,
Nie pamiętam, który to był bufor koleś, kurczę, nie wiem. Okej, okay. Czy ty masz, no ty masz te pierścionki do siły plus 3, masz. Zawsze to jeden do siły, kurczę, blaszka. Może warto by było? W sumie przemiany, też nie taka głupia sprawa. Masz jakąś fajną przemiankę? Pełzacza masz, ale 20 many nas potrzeba w pełzacza, oj to nie. Ale siły, gdzie są do siły? 3, no to zawsze jeden siła i tak pieniądzów to ja mam tyle, że łomatko. Tylko zastanawiam się z tego bufura, mam nadzieję, że nie sprzedałem to, tego, co trzeba. Może masz? I w sumie jeszcze mogę ci coś dorzucić. Może mam jakieś żelazko, którego nie potrzebuję. Oczywiście, że masz żelazko. Żelazko masz, mam aż nadto. Stalowy język, dobra, maczugę masz. Masz język, masz te kilki z gwoździami. A coś tu jeszcze więcej? W sumie łuk bym mógł jakiś mu opchnąć. Polowy. Kawaleryjski, okej. Okay. Tych mam długich łuków dużo. Okej, okay, no i dorzućmy rudki i będę, myślę, szczęśliwy. I będę miał nowy pierścionek. Mam nadzieję, że ta figurka tego śniącego, albo nawet nie wiem, czy to jest ta figurka śniącego, czy ona coś mi tam da, może jest questowa i w ogóle. Dobra, pierścionek. Gdzie jest mój lepszy pierścionek? Klik. Tak, wiem, że brakuje mi 2, ale dzięki temu mam 3. I teraz założymy sobie moją nową broń. A czekajcie, w zręczności mi nie przybyło. Nie, 4 punktów brak. Okej. Okay. To zakładamy moją giwerę. Uc. Świetnie, ile mi brakuje do tego? 2 punkty. Okej, okay, spoko, nie ma sprawy. No dobra, więc w takim razie mamy 43 punkty siły już. Bardzo mam mało, 171 tylko punktów trafień, ale to spoko, nadrobimy. Okej, okay. W takim razie, mówi Robin Skateboard, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę i jakiś pozytywny komentarz, a ja idę spać. Życzę mi słodkich snów i w ogóle, i żebym się wyspał, i żeby następne odcineczki były więcej energii. Alex Propsik i do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć.